W naszym mieście większość miejsc parkingowych jest płatna. Mamy parkingi miejskie oraz takie, które są dzierżawione przez podmioty spoza naszego miasta, jak m.in. parking należący do PKP, którym zarządza spółka z Sopotu. Parking jest płatny 7 dni w tygodniu, ale tym razem nie opłata przysparza kierowcom problemów, a regulamin, który określa wyznaczone do parkowania miejsca. Problem już występuje na terenie naszego miasta od paru lat. Zazwyczaj zgłaszają się do mnie osoby, w sumie to są nieduże ilości osób, bo są to osoby spoza naszego powiatu i miasta, czyli wczasowicze, którzy przyjeżdżają i nie do końca są zorientowani, ale nasi mieszkańcy również mają zastrzeżenia co do oznaczenia i funkcjonowania tego parkingu. Jest to zazwyczaj sytuacja, kiedy na terenie parkingu kierowcy pozostawiają swój pojazd w miejscu poza wyznaczoną do tego strefą, bo są pewni, że skoro są już na terenie parkingu, to mogą postawić samochód gdziekolwiek na utwardzonej powierzchni. Następnie uiszczają opłatę za potrzebny czas i oddalają się od pojazdu. I kiedy wracają, okazuje się, że otrzymują opłatę karną. To jest taka opłata, nie mandat, tylko opłata za nieprzestrzeganie właśnie warunków tego regulaminu w wysokości 250 zł. Pomijając już kwestię, powiedzmy, tego spornego parkingu, o którym wcześniej rozmawialiśmy, myślę, że na każdym tego typu miejscu wyznaczonym do parkowania powinniśmy nie tylko przekroczyć znak, że to już jest miejsce parking, tylko dokładnie zapoznać się z regulaminem. Ja wiem, że są to wielkie tablice, bardzo malutką czcionką, dużo informacji, ale wystarczy 2-3 minuty, żeby przeczytać, sprawdzić, niż po powrocie z kawiarni, restauracji być niemiło zaskoczonym opłatą w wysokości 250 zł, bo tak duże kwoty przedsiębiorcy określają właśnie w swoich regulaminach.